Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, I przychodzę do Was z pytaniem: czy komuś udało się dać mata Beniowskiego? Ale uwaga, grając partię na żywo, czy to w partii błyskawicznej, szybkiej, czy klasycznej, dajcie znać. Jestem ciekawy, ilu osobom się to wydarzyło. A jeszcze, jak e, wkleicie zapis partii, to w ogóle będzie fajnie. E, w komentarzu. Mile widziane odpowiedzi. Dzięki serdeczne. A tymczasem e, pokażę Wam partię pomiędzy e, Samsonowym, nie znam zawodnika, e, a e, Niezmiedlinowym. Nierzmi, e, dobrze, chyba to powiedziałem. Rasid Niezmiedlinow. No, myślę, że niektórzy kojarzą tego zawodnika. Przepiękną partię zagrał w 1962 roku, którą podlinkuję w komentarzu. E, słynna partia, przepiękna. Przepiękna partia, nie będę tam zdradzał. Jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam. A tymczasem, właśnie zobaczmy tutaj bardzo ostrą grę dwóch zawodników. Partia była dosyć krótka, więc myślę, że warto sobie zerknąć. Otóż E4, E5, tutaj ym, odpowiedź Dinowa. E5 i był to zawodnik, który bardzo ostro grał w szachy niczym Michał Tal. On w ogóle chyba też trochę Michała Tala uczył z tego co kojarzę. Skoczek zagrywa na C3, skoczek na F6, posunięcie F4. Mamy taki gambit wiedeński. Partię wiedeńską, gdyż tutaj jeszcze D5 zostaje zagrany. Zobaczcie, jaka ostra walka w centrum. I teraz pytanie, jak tu się dobrze zachować w tej sytuacji? Otóż białe grają na ten moment dobrze. Zbijają pionka tutaj na E5 i czarne zbijają na E4. To jest układ raczej znany obydwu panom. I w tej sytuacji skoczek zagrał na F3. Wiadomo, nie chcemy wpuścić tutaj Hetmana na H4. W tej sytuacji czarne zagrały goniec B. 4. W jakim celu ten goniec tutaj sobie w, hmm, czmychnął? Przede wszystkim, no wiadomo, tutaj grozi, grozi. Jest możliwość zrobienia krótkiej roszady oczywiście, ale goniec y, chce tego skoczka tutaj raczej zbić. Dlatego, że ten skoczek na 4 może być bardzo, bardzo pomocny, no i nie za bardzo też można zagrać taki ruch na przykład jak D3. Bo tutaj skoczek zbija, no i to jest chyba układ dosyć jasny. Prosta taktyka. Goniec B4 zostawia pewnego rodzaju pułapki. No i teraz takie posunięcie Hetman E2. Myślę, że. Sporo osób taki ruch może zagrać z prostą opcją wybicia skoczka na E4. No jednak, to posunięcie chyba do najlepszych nie należy, aczkolwiek ciężko doradzić, co grać innego. W tym układzie, tutaj czarne po prostu zbiły skoczka, pionek z B na C3 to jest ok, posunięcie i goniec zagrywa na G4. Zobaczcie, czarne tutaj cały czas próbują atakować, wiązać skoczka, no i mogą być problemy. I teraz. Następuje ruch, no, który też może się narzucać osobom początkującym, mianowicie hetman B5, z szachem na hetmana z, i z opcją zbicia pionka. Czy to jest dobre posunięcie? No nie. Zaraz udowodnimy sobie, dlaczego. Znajdźmy tylko alternatywę białymi, żeby zagrać trochę lepiej, mianowicie koniec A3 byłoby świetną, świetną alternatywą, dlatego że przeszkadzamy przeciwnikowi zrobić roszale. Warto pamiętać, żeby próbować też przeciwnikowi trochę przeszkadzać w rozwoju figur. Tu na przykład po skoczku C6 naturalnym zagraniu można by było zrobić długą roszadę i Hetman D7 z opcją również długiej roszady. Partia byłaby myślę, że dosyć równa w grze. No ale poszło inaczej, I dlatego też dla nas ciekawiej kibiców Hetman B5 i w tej sytuacji C6 nastąpiło, Hetman zbił na B7 i goniec zbija na F3. No właśnie. Tu się zaczynają już fajne rzeczy. W partii od razu powiem, że Hetman pokusił się i zbił wieżę, co no jest niestety złym ruchem, ale to w ogóle jedna i druga strona pograła trochę źle. Już wyjaśnię dlaczego i kiedy. Otóż, jak należało zagrać się? No, czarne przede wszystkim, białe przede wszystkim powinny zbić tutaj na F3, ale po tym ruchu jest Hetman na H4. Znaczy może inaczej, białe może nie powinny zbić, ale jest taka alternatywa oczywiście i po tym ruchu na przykład hetman e, król na e2, jeżeli no ten ruch w ogóle jest bardzo słaby, przede wszystkim trzeba było odejść na d1 i w ogóle nie patrzeć na to, że skoczek wchodzi, tutaj i tak ta wieża jest pod ostrzałem, a zdecydowanie też druga wieża ma problemy. Pamiętajmy, że czasem hetman c8 działa, jeżeli hetman nie broni punktu D8. Tutaj no, trzeba dobrze taktycznie operować swoimi wariantami. To znaczy chodzi mi o to, że trzeba dobrze liczyć warianty. Ja tutaj się trochę plączę w zeznaniach, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. W tej sytuacji na przykład jak król by zagrał na E2, no to trzeba było zagrać hetmanem na f 2 z szachem. Jeżeli król D3, to piękny mat-skoczkiem. No więc, a po tym ruchu na D1 wystarczy po prostu zbić na F3. No i Partia robi się e, przegrana. Tu jeszcze jest taka bardzo ważna rzecz, że po królu na E1 należałoby w tym momencie, to jest niezwykle istotne, zrobić roszadę. E, to jest chyba takie małe, mm, małe podsumowanie w tej całej partii, bo e, no, czarne atakują, czarne szukają tutaj opcji, żeby dać szacha, żeby coś zdobyć, zbić wieże. No, a re, roszada byłaby najlepszym rozwiązaniem, bo tu cały czas teraz opcje grożą. Król jest schowany. To jest bardzo ważne, bo jeżeli na przykład czar, czarne by teraz zbiły wieże, Pozycja robi się kiepska dla czarnych. Dla czarnych oczywiście goniec na A3 tu grozi mat. No grozi mat. Ja tu przedstawię kilka ruchów, jakie mogłyby dalej nastąpić. No C5. Przede wszystkim zobaczcie jak bardzo ważna jest ochrona króla po ruchu C5. Y Białe mogłyby spokojnie zbić wieżę, wyrównać materiał. No, i Hetman tutaj nie ma jakiejś opcji. No, powiedzmy teraz, jakby nastąpiła roszada, bo to jest całkiem sensowne. Hetman mógłby zbić na D5. Powiedzmy Hetman na F3 i goniec na C5. Nie można nic zbić. A goniec ładnie teraz broni punktu F2. I ta pozycja, no, mogłaby być dla białych myślę, że już całkiem sensowna. W każdym razie poszło inaczej. No, właśnie. Hetman zbił tutaj na A8. I teraz, no właśnie, teraz znowu należałoby zagrać to przepiękne posunięcie pod tytułem Roszada. Bardzo ważny ruch, dlatego że ten ruch Chowa króla, przypominam, i mamy opcję atakowania tutaj poprzez ruch Hetman H4. Jednakże czarne zbiły na G2. To nie jest dobra odpowiedź, czarnych, bo białe powinny zbić na G2. Ale nie zbiły. No i właśnie tutaj błędy z jednej i z drugiej strony. Jeżeli białe by zbiły tutaj gońcem na G2, to w, tej, w tym układzie Hetman by zagrał na H4, bo by musiał raczej. Król na E2 na spokojnie. Hetman F2 i Król D1 się chowa. I zwróćmy uwagę, wieża broni. I to jest mniej więcej równa pozycja. Tutaj należałoby zrobić po prostu roszadę. Potem nie byśmy mogli zbić skoczka. No tak, taktycznie dużo, 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 dużo się dzieje. No i po wybiciu na g2, goniec zagrał na e2, niestety jest to ruch, który przegrywa od razu, dlatego że no białe nie dostrzegły właśnie tutaj odpowiedzi, jak zagrać czarnymi, żeby te partie wygrać, proszę bardzo, zadanie dla Was. E, otóż Hetman dał szacha na h4, jak król, król zagrał na d1, nie ma wyjścia, skoczek f2, król e1 i co dalej? No, myślę, że większość tutaj moich widzów zna Matabeniowskiego. Otóż skoczek na D3 z szachem podwójnym, król D1. No i Hetman E1 z szachem. Oddajemy Hetmana. I partia kończy się pięknym matem skoczka na F2. No, taka mała ciekawostka z lat, tutaj 1929 rok. Stara partia. Ale myślę, że miła dla oka. Dużo taktycznych rzeczy się działo. Na pewno warto sobie takie rzeczy patrzeć, żeby ćwiczyć liczenie wariantów chociażby. Dzięki serdecznie za uwagę. Dzisiaj krótko i na temat, może nie do końca zwięźle. Pozdrawiam, cześć.